Plus polegają w utrzymaniu koncentracji. Nam życzyć dalej wytrwałości, prawda? Z 30 kapsułkami gratis. Bo to jest jakaś walka, prawda? Jak również po to, żeby... Mówimy o tych bezdomnych, że trzeba im pomagać. Święto dzisiaj jest biednych w ogóle. I tych reklam jest tak dużo, że żydostwo nas pożre tymi reklamami, proszę Państwa. Tak. Pożrą nas tymi reklamami. A już jest 13, proszę Państwa, gdy nadają nasze radio. Święto dzisiaj jest tych biednych, proszę Państwa. Plus dla święta biednych. Też święta bezdomnych, ale takich polskich, bo na zachodzie bezdomni to są artyści, którzy nie mają czasu mieszkać w domu, albo oddają pieniądze, albo odbierają sobie życie, a tutaj dla bogactwa to by zrobili wszystko, by chcieli to mieszkanie przejąć też, mafie reprywatyzacyjne, proszę Państwa, ciwi pazerni, żebracy, dziady mickiewiczowskie. Wszystko u nas w Polsce jest przy tych domach, koło tych domów kościołów się kręci, no bo w kościołach śpią, a na zachodzie nie śpią. Radio Kuncita, obrotowe. Proszę słuchać naszego radio. Tego PM-a w Kuncita Badi Baby Langstrum Extra. Proszę być z nami. Proszę być z nami. Koniecznie. Z nami. Jestem Langstrum. Pozdrawiam przed reklamą. Pozdrawiam po reklamie, gdy nadaję nasze radio. Tego PM-a w Kuncita Badi Baby Langstrum Extra. Proszę bardzo, proszę z nami. Proszę bardzo. Ma być wywożony żuraw budowlany. W związku z tą operacją konieczne było czasowe zamknięcie prawoskrętu z ulicy Okopowej w ulicę Armii Krajowej. I tak będzie dziś do godziny 22. Objazdy wyznaczono między innymi ulicą 3 Maja oraz Podwalem Przedmiejskim. Z kolei w Łomży w ten i kolejny weekend kierowcom da się we znaki remont ulicy Zjazd. Będzie ruch naprzemienny sterowany przez specjalnie wyznaczone osoby albo przez policję. A tymczasem na naszym zegarze już godzina 13. To program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności Radia Jedynki, które przedstawi Edyta Pośniak. Tysiące osób potrzebujących uczestniczyło w nabożeństwie z okazji Światowego Dnia Ubogich w Watykanie. W Trzebieszowie na Lubelszczyźnie trwają uroczystości pogrzebowe żołnierza wyklętego Antoniego Dołęgi. Ukrywał się przez 37 lat. W północnej Anglii, w Huddersfield, wystąpi chór Polskiego Radia. Trwa tam jeden z najważniejszych festiwali muzyki poważnej na świecie.
w Watykanie, ale i w wielu innych krajach obchodzony jest dziś pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Świętego Piotra. Papież powiedział, że ubodzy są naszym paszportem do raju, a pomoc im to ewangeliczny obowiązek wiernych. Relacja Piotra Kowalczuka. Papież ustanowił Światowy Dzień Ubogich w orędziu opublikowanym w zeszłym roku na zakończenie jubileuszu miłosierdzia. Dziś w homilii powiedział, że biednym należy pomagać konkretnymi czynami, a nie słowami. Podkreślił, że w stosunku do ubogich największym grzechem jest obojętność. Wyjaśnił, że tylko pokonując tę obojętność, chrześcijanie stają się dobrymi i wiernymi przyjaciółmi Chrystusa. Nie czynić nic złego nie wystarcza. Bóg nie jest kontrolerem biletów. Jest ojcem szukającym dzieci, którym może powierzyć swój majątek i swoje plany. Powiedział Franciszek. Wczesnym popołudniem papież podejmie obiadem 1500 ubogich w pobliskiej auli Pawła VI. Podobne inicjatywy będą się odbywać we wszystkich włoskich diecezjach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Trzebieszowie w województwie lubelskim trwają uroczystości pogrzebowe Antoniego Dołęgi, najdłużej ukrywającego się żołnierza antykomunistycznego podziemia. W południe rozpoczęła się msza żałobna. Szczątki chorążego Dołęgi spoczną na cmentarzu parafialnym. Uroczystości obserwuje nasz reporter Karol Surówka. Kim był Antoni Dołęga? Antoni Dołęga był żołnierzem, który walczył w kampanii wrześniowej, później działał w konspiracji antyniemieckiej. Do połowy lat 50. Znicz brał udział w partyzanckich akcjach zbrojnych przeciwko agentom UB. Antoni Dołęga do końca życia się nie ujawnił, pozostawał w ukryciu, korzystając z pomocy mieszkańców. Zmarł w 1982 roku, został pochowany po kryjomu. Dzięki staraniom wielu osób, zarówno mieszkańców, jak i pracowników IPN, w czerwcu tego roku szczątki Antoniego Dołęgi udało się odnaleźć. I dziś w końcu Antoni Dołęga pochowany zostanie z honorami wojskowymi. Na miejscu są dziesiątki żołnierzy niosących sztandary, kombatanci z biało-czerwonymi opaskami i mieszkańcy, którzy albo osobiście znali Antoniego Dołęgę, albo poznali jego historię od rodziców bądź dziadków. W tej chwili jeszcze trwa uroczysta msza. Po niej w asyście wojskowej trumna Antoniego Dołęgi przykryta biało-czerwoną flagą zostanie przeniesiona na cmentarz parafialny. Karol Surówka, dziękuję za relację. Młody kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, w którym jechało 8 osób, usłyszał zarzuty. Prokuratura oskarżyła 18-latka o spowodowanie śmiertelnego wypadku i prowadzenie pod wpływem alkoholu. W nocy z piątku na sobotę w Swarzędzu doszło do wypadku. Auto uderzyło w bariery i stanęło w płomieniach. Zginął pasażer przewożony w bagażniku. Jak się okazało, 18-latek, który prowadził pojazd, nie miał uprawnień. O różnym spojrzeniu na historię, ale też o tym, co łączy Polskę i Ukrainę. O tym będą rozmawiać uczestnicy konferencji warsztatów organizowanych przez Fundację Jana Karskiego. Warsztaty zaplanowano w Iwano-Frankiwsku na konferencję na Uniwersytecie Lwowskim. Dzisiejsze zajęcia odbywać się będą pod hasłem Jan Karski – Misja Zbliżenie. Mowa będzie o znaczeniu pamięci zbiorowej w tworzeniu wspólnoty oraz wspólnej historii Polski i Ukrainy, wyjaśnia prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego Ewa Junczyk-Ziomecka. Warsztaty dla Polaków mieszkających na Ukrainie i dla Ukraińców interesujących się sprawami polskimi. Warsztaty będą dotyczyć tego, czego symbolem Karski dzisiaj jest, tych takich wartości uniwersalnych po obu stronach granicy. Jutrzejsza konferencja naukowa ma być poświęcona dziedzictwu Jana Karskiego, który był absolwentem lwowskiej uczelni. Michał Fedusio, Polskie Radio. Chór Polskiego Radia na festiwalu w Huddersfield w północnej Anglii, a to jest jeden z najważniejszych przeglądów muzyki współczesnej na świecie. Chór wykona utwór Dai Fujikury. Warstwa tekstowa utworu pełna jest subtelności, bo opiera się na onomatopejach, które język japoński jest bogaty, tłumaczy dyrygentka Maria Piotrowska-Bogalecka. Jest wiele, wiele dźwiękonaśladowczych brzmień, które obrazują paradoksalnie bardzo podobne do siebie zjawiska, jak przecinanie powietrza, to mamy siu, ale przecinanie już bardzo zimnego powietrza, to w języku japońskim jest su. I staramy się to rzeczywiście z chórem wszystkie te fascynujące zbitki i onomatopeje oddać wiarygodnie. Program festiwalu jest bogaty w koncerty związane z Polską. Specjalne miejsce poświęcone zostało także działalności Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
Zaburzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem na wybrzeżu, gdzie niegdzie burze. Temperatura maksymalna od 3 do 7 stopni, a na barometrach w Warszawie 993 hektopaskali. Reklama. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, też każdy jak... ma funkcjonować gospodarka, decydowały o tym, czy dana firma dostanie kredyt albo nie dostanie, albo na takich czy innych warunkach. Także tutaj ci politycy, o których wspomniałem, to praktycznie są ci, którzy po przeczytaniu tej książki przez osoby znające tą historię, przypominające sobie może dzięki temu pewne rzeczy, no powinny doprowadzić do tego, że te osoby nie powinny funkcjonować w ogóle dzisiaj w świecie publicznym, nie powinny mieć żadnego wpływu na podejmowane decyzje, bo Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz-Walc i Marek Belka doprowadzili do tego, że sektor bankowy w Polsce znalazł się w obcych rękach. Oczywiście można tu jeszcze dołożyć kilka innych nazwisk, Jan Krzysztof Bielecki, Alicja Korlasiewicz. No lista jest trochę dłuższa, no ale są to osoby, które na pewno nie zasłużyły się według mnie pozytywnie w trzeciej RP. Czyli podsumowując jednym zdaniem, prywatyzacja sektora bankowego w Polsce się nie udała. Pana odczuciu? Według mnie no to było tak trochę, jakby dzisiaj ktoś z dużych koncernów produkujących najnowsze telefony zaczął je sprzedawać po 20 groszy, mimo że są warte 1000 razy więcej. No tak to trochę działa. No po prostu wyprzedano majątek Polski, wyprzedano te kluczowe elementy polskiej gospodarki, te, które decydują o krwiobiegu państwa obcym koncernom. Piotr Nisztor, dziennikarz, autor książki Skok na banki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 13.14. Teraz antenę przejmują kobiety. Kobiety sukcesu. Maja Kluczyńska, witam Państwa i dziś będzie o japonistyce, programowaniu, przedsiębiorczości z kobietą w roli głównej Aleksandra Jaruśkiewicz. Witam Cię, Olu. Dzień dobry, bardzo miło. Japonistyka na Uniwersytecie Warszawskim to inspiracja, w ogóle tak na życie, pomysły i do tego, by stać się częścią Japonii w Polsce? Na początku miała być medycyna, ale okazało się, że chyba nie poradzę sobie z fizyką i zastanawiałam się, co tak naprawdę chciałabym robić w życiu, co mi się bardzo podoba i gdzieś ta japonistyka, Japonia gdzieś blisko była mnie, więc postanowiłam spróbować i dostać się na studia. Było wtedy 16 osób na miejsce, więc w pół roku spięłam się, dałam radę i Japonia do tej pory gdzieś tam jest głęboko w moim sercu. Fantastycznie i wrócimy do tej Japonii, jeśli pozwolisz. Pasjonatka kultury, życia ogólnie, życia Dalekiego Wschodu, to tak myślę, że to tak a propos nie tylko Japonii, ale generalnie tamtego regionu. A nowe technologie i świat startupów to teraz twoje życie? Tak, ono się bardzo zmieniło, dlatego że wstąpiłam w którymś momencie w szeregi korporacji i po 4 latach przestało normalnie funkcjonować, wiedziałam, że coś muszę zrobić ze swoim życiem. Postanowiłam założyć swoją własną firmę. To było nie lada wyzwanie, ale weszłam w świat startupów, weszłam w świat technologii. Bardzo szybko musiałam sobie z tym wszystkim poradzić, ale to była ogromna frajda. Robiłam to z przyjaciółmi, więc to była podwójna frajda, że możemy robić biznes, ręka w rękę. Fajno, mieć pasję i się przy tym trochę bawić. Dokładnie, pracować na kanapie, oczywiście też wziąć na siebie odpowiedzialność. Mieliśmy kredyty i ogromny był strach, no ale udało się, mieliśmy dużo pogodzy, było jednym z takich większych naszych wyzwań, bo po prostu dużo kosztowało, nikt się z nas na tym nie znał, a trzeba było wziąć byka za rogi i usiąść się do wielu rzeczy nauczyć. I technologia jakoś tak ze mną troszeczkę do dzisiaj została, bo obecnie pracuję w firmie właśnie technologicznej. To ja powiem tylko tak, ahoj przygodo, warto to było? Warto było, mimo że po drodze było mnóstwo porażek. To myślę, że z perspektywy czasu nie zmieniłabym tego wszystkiego, co robiłam i przepłakane noce i strach były warte tego, co teraz mam na swoim koncie i te wspomnienia i te doświadczenia i to wszystko, czego się nauczyłam. I się śmieję, że własna firma to było najdroższe, ale i najlepsze MBA, jakie mogłam sobie w życiu zafundować. I to jest ta inwestycja w siebie.
Dokładnie, to jest inwestycja w siebie i ja chciałam gorąco zachęcić każdego, kto teraz siedzi i się zastanawia, czy zakładać swoją firmę, czy zmieniać kompletnie swoją karierę zawodową, gdzieś tam dotarł do ściany. A ja powiem tak, warto podjąć ryzyko, warto płakać i warto się cieszyć, bo potem jest coś naprawdę z tego dobrego. Nawet jeżeli coś się nie uda, to te doświadczenia tak ubogacają i tak zmieniają nasze życie, że po prostu trzeba. A potem się i tak udaje. Zazwyczaj prawda? Się i tak udaje. Tak człowiek wychodzi z tego coś dobrego. Powiedzmy tak z dystansu, prawda? Z perspektywy czasu. Przedsiębiorcza kobieta, proszę Państwa, wymyśliła, założyła, szefowała firma Fun in Design. Ja chcę Pani bardzo pogratulować, bo to była dla mnie wielka frajda móc zalogować się na tę stronę i popatrzeć, co Pani tam wymyślała i jak to wszystko funkcjonowało. I zastanawiałam się, czy z taką estetyką, z takim poczuciem piękna, coś więcej będzie Pani realizowała w tej dziedzinie. Ale dalej idąc tropem Pani kariery i Pani sukcesów niewątpliwych, dotarłam do takich tuzów, takich korporacji jak L'Oreal, Matras, Gino Rossi i znowu zadawałam sobie pytanie, i co dalej? Czego dziewczyna chciała i jaki miała pomysł na siebie, że to wszystko, co zdarzyło się po drodze, nagle skupiło się w tym jednym przedsiębiorstwie i powiedziałabym tak po naszemu informatycznemu w cyfrze? Problem z przedsiębiorcami jest taki, że oni jak już lizną tej wolności i tej decyzyjności, to bardzo ciężko im się jest odnaleźć w korporacjach. I korporacje sobie też nie radzą do końca z takimi ludźmi. Bo to są ogromne indywidualności. To nie jest tak, że powiemy, że ktoś jest fantastyczną osobą, bo jest fantastyczny. To nic nie znaczy. To są osobowości, które wiedzą i potrafią. I są wizjonerami. Też, ale przede wszystkim też odbiorą odpowiedzialność za swoje czyny. I teraz jak ktoś postawi przed taką osobą zadanie, to ta osoba myśli wielowątkowo, bo ona się tego już wcześniej nauczyła. I stawianie barier potem przed taką osobą, w zasadzie tu się kończą twoje granice, jest dla takiej osoby klatką, tak. Więc mnie chwilę zajęło uświadomienie sobie, że ja chyba potrzebuję raczej takiego miejsca, które da mi więcej swobody. Przestrzeni. Tak. W którym jest dużo projektów, dużo się dzieje. I dlatego mniejsza firma i jeszcze z zakresu technologii, która ma bardzo podejście takie innowacyjne do wielu rzeczy, plus szef wizjoner, bo właścicielem firmy jest naprawdę wizjoner. Projekty jak chatboty, chmura, sztuczna inteligencja. Przy tym wszystkim obok biznes, no to jest dla mnie po prostu raj, bo ja mam, faktycznie moja doba jest długa i tych projektów jest bardzo dużo, ja wychodzę naprawdę zmęczona, ale ja mam tak ogromną satysfakcję i taką swobodę działania i myślę, że też właśnie firmy technologiczne obecnie są w takiej komfortowej sytuacji, bo rynek jest teraz doskonały dla takich firm, że pozwalają pracownikom na kreatywne i twórcze myślenie, no więc to jest naprawdę Eldorado dla przedsiębiorców. Nareszcie nie trzeba malować przysłowiowej trawy na zielono, żeby ludzie wiedzieli, co to jest IT. Zdecydowanie. I też to jest taki ciekawy moment, że potrzeba ludzi naprawdę mądrych z bardzo różnych branż. Można współpracować z uczelniami. Firmy nawzajem ze sobą współpracują, więc to jest taka kuźnia talentów i często nawet duże firmy o ustabilizowanej sytuacji mogą śmiało o sobie powiedzieć, że są startupami, bo robią tak dużo ciekawych i też ryzykownych projektów, no, że po prostu pracuje się fantastycznie. Ale z ciekawością ryzyko zawsze jest związane. Tak, to prawda. Ja zawsze musimy coś odkryć, ale musimy zaryzykować, żeby to odkryć, prawda? Tak, ja przytoczę szybciutko jeden przykład z naszego pola. To jest projekt, jak dla mnie, niesamowity, bo to jest szkoła nauki technologicznej, gdzie my bierzemy ludzi z kompletnie różnych branż. Na naszym pierwszym kursie była i lekarka, i BHP-owiec. I my w C-School przez 4 miesiące zrobiliśmy z tych ludzi programistów. Nie braliśmy na to pieniędzy z Unii Europejskiej. Prezes stwierdził, że wierzy tak głęboko w tych ludzi, w ich motywację, w to, że ludzie chcą się zmieniać, chcą się rozwijać, że damy radę w 4 miesiące zrobić z nich programistów. I się udało. To w takim razie zapytam, jaka powinna być ta motywacja, żeby chcieć się zmienić i chcieć być programistką? Może tak zapytam. Ja myślę, że najfajniej rozmawia się z ludźmi, którzy wiedzą, że jeżeli czegoś nie zmienią, to po prostu to jest jakiś koniec ich kariery. Czarna dziura. Czarna dziura, tak. Dokładnie. I przede wszystkim oni wiedzą, że jeżeli nie włożą w to energii i też nie są takimi osobami, które potrafią tą energię włożyć, bo jeszcze wiedzieć to jest jedno, ale chcieć coś zrobić. Tak maksymalnie, prawda? Tak. Z siebie. Niektórzy mówią, że tak strzewi trzeba chcieć. Dokładnie, więc tacy ludzie są najlepsi, bo z jednej strony ta świadomość, z drugiej strony te chęci i oni po prostu fantastycznie działają i nie muszą mieć żadnego nie wiadomo jakiego zaplecza, tylko okazuje się, że ta motywacja i chęci są w życiu naprawdę najważniejsze. Ja teraz powiem takie słowo mało popularne.
Dopalacze nie są potrzebne. Tak. To jak się człowiek nakręci na jakiś temat, można się fascynować wszystkim. Fotografią, malarstwem, technologią. Ta inspiracja jest zewsząd, prawda? Tak, to prawda. Ta energia i ta pochcieć. Dokładnie. I ten flow taki człowiek fruwa nad ziemią. To teraz trochę inaczej. Z tego raju na chwilę do rzeczywistości powróćmy. Zetknęła się pani z takim zjawiskiem, może to banalne pytanie, ale jak mówimy o branży IT, to jeszcze pojawiają się takie określenia jak szklany sufit dla kobiet w branży IT. Myślę, że jest coś takiego. Nie będę tutaj ukrywać, że jest inaczej. I z jednej strony wydaje mi się, że to wynika z tego, że jest mało kobiet cały czas w branży IT. Dla dziewczyny na Politechniki. Tak. Geekers Carrots, tak. Współpracujemy też z Kamilą Sidor i z innymi organizacjami była kobiecymi. Tutaj, proszę Państwa, była gościem w audycji Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Proszę zerknąć na stronę polskieradio24.pl do zakładki Kobiety Sukcesu Kamila Sidor. Koniecznie, bo Kamila Sidor, tak. Kamila jest bardzo, bardzo inspirującą kobietą jeszcze w ramach pracy w swoim startupie. Wtedy się uznaliśmy i też myśleliśmy o tym, jak tutaj to środowisko kobiece motywować do pracy. No niemniej jednak właśnie taka organizacja również pokazuje, że trzeba tym kobietom pomóc. I z kobietami ja osobiście takie mam wnioski. Jest taki problem, że one często nie wierzą w swoje siły. I teraz kobieta jak... Bardzo często. Właśnie, jak aplikuje na stanowisko pracy i patrzy sobie na wymagania, to kobieta patrzy na te 10 wymagań i jak 8 z nich spełnia, a 2 nie, to myśli sobie, Boże, nie nadaje się. Mężczyzna jak patrzy sobie na wymagania... Wszystko umie? No, powiedzmy, że potrafi 1 czy 2, a dobra, zresztą sobie jakoś poradzę i aplikuje. Więc po pierwsze jest ten brak wiary w swoje siły. Po drugie, na pewno środowisko męskie nie ułatwia tutaj sprawy, bo każda branża, która gdzieś tam jest sfeminizowana, czy gdzieś stricte męska, no po prostu tworzy naturalne bariery, tak? Więc chłopaki... No tak pewnie... nie bywa, prawda? Wtedy, kiedy tak, a akurat kobieta próbuje, chce i oni powinni nakręcać, to oni tego nie robią. Chociaż ja przyznam szczerze, że to się też bardzo intensywnie zmienia i też dzięki tym organizacjom świadomość tej potrzeby pomagania rośnie. I środowisko IT jest też, trzeba przyznać, dosyć fajne i ciekawe. I my z ciekawością tutaj obserwujemy i staramy się, żeby tych kobiet u nas też, czy w Software House'ie, czy właśnie na kursach było dużo. Zresztą kobieta u nas w Software House'ie jest jedną z takich osób, z tych liderów, który zarządza zespołami, więc patrzymy, jak te kobiety sobie radzą. I radzą sobie te, które już wiedzą i mają to poczucie swojej własnej wartości, są tak samo świetne, bo nie ma żadnych innych różnic, poza chyba tą właśnie wiarą w siebie. No, w takim razie już wyjaśniłyśmy zjawisko szklanego sufitu. A proszę powiedzieć, jakie doświadczenia w budowaniu marek przydają się w branży IT? Ja już nie zapytałam tak przez grzeczność, powiem o własnej marce, bo od tej marki zdaje się powinnyśmy zaczynać. Ja mówię, my kobiety w branży IT. Tak, zdecydowanie. To jest o tyle trudny temat, że mało osób, albo inaczej, że kultura polska może niechętnie dopuszcza promowanie siebie jako osoby. Niemniej jednak to, co działa bardzo fajnie w IT, to dobra atmosfera i budowanie tego wizerunku pracodawcy jako miejsca przyjaznego pracownikom, które nie będzie po prostu przeszkadzało. Więc doświadczenie budowania marek bardzo mocno się przydaje, ponieważ firma to jest tak jakby, to też, miejsce pracy też jest marką, więc taki klasyczny marketing jest bardzo potrzebny i praca na rzecz poprawiania jakości miejsca pracy jest znacząca, ale jest też bardzo przyjemna, no bo znacznie fajniej promuje się miejsce pracy i pracuje się nad tym, żeby ono było ciekawe, rozwijające, niż nad tym, żeby jakiś produkt, niech to będzie nawet krem, był na półce widoczny. Jakby sprawia to, wydaje mi się, więcej satysfakcji. Ten employer branding jest takim ciekawym tematem, który też daje satysfakcję o tyle, że to jest praca na rzecz ludzi, tych naszych współpracowników. Albo też z ludźmi, też na rzecz ludzi, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja tylko tak per analogia, to jest tak samo jak w dziennikarstwie. To jest to, że pracuję na rzecz miejsca przez to, że spotykam się z fantastycznymi ludźmi. Dzisiaj przypomnę, Ola Jaroszkiewicz i z ludźmi, ale na rzecz nie tylko jednego programu, na rzecz całej korporacji. Radio i telewizja, znaczy w ogóle media są o tyle fantastycznym miejscem, że dzięki wam ludzie dowiadują się o tak ciekawych tematach i często zmieniają swoje życie. Ja tutaj przytoczę to znowu taki mały przykład z naszego C-School. Jeden teraz z uczestników zapytany, dlaczego, jak w ogóle do nas trafiłeś, dlaczego się zdecydowałeś, bo przeczytałem o was artykuł. A jak pani do mnie trafiła? Trafiłam dzięki tutaj ludziom, z którymi pracuję na co dzień, którzy pomyśleli o tym, że może fajnie byłoby opowiedzieć o tym. Po prostu usłyszeli? Tak.
Dziękuję bardzo i proszę Państwa, www.polskieradio24.pl to nasz adres internetowy, strona, kontakt @polskieradio24.pl. Jeśli ktoś odczuwa potrzebę podzielenia się z nami swoimi przeżyciami, jak to zdobywał, ja mówię ten ktoś w sensie kobieta, bo audycja dotyczy kobiet, kariery kobiet, kobiety sukcesu, kobiety biznesu, zapraszam do pisania i na pewno się skontaktujemy. Przykład studia Aleksandra Jaroszkiewicz. Olu, to w takim razie, gdzie w tym wszystkim jeszcze tam w sercu gdzieś ta Japonia? Ta niesłychana motywacja to jest ta Japonia? Ta chęć robienia czegoś i bycie czegoś fantastycznego w swoim życiu? Te ciągłe zmiany, ciągła nauka, to bycie w takim stanie flow, ale też chyba nie, przez 24 godziny praca, 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 praca. Japonia to jest dla mnie źródło inspiracji. Jak zakładam swoją własną firmę i często jak szukam pomysłów na różne rzeczy, to chodzę sobie po stronach internetowych związanych tutaj z firmami japońskimi, ze społecznościami japońskimi. Śmieję się, że jak szukałam pomysłu na firmę, to chyba doszłam do krańców internetu. I teraz o krańcach internetu i o tym, jak z tych krańców trafić do życia takiego, do realu, może tak powiem, w Polsce i stworzyć fantastyczny startup i pomagać innym kobietom, jeśli chodzi o branżę IT. O tym za chwilę. Reklama. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. A Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, Giewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymiany. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Oszustwo ten Alior Bank. Oszustwo ten Alior Bank, oszustwo, oszustwo, oszustwo. Trzeba sprawdzać, czy oni nie są powiązani gdzieś z jakimiś agentami za granicą. Oszustwo ten Alior Bank, oszustwo. Trzeba sprawdzać, czy nie są oni powiązani gdzieś z jakimiś agentami za granicą. Ktoś ich wspiera i na co liczy, na co on liczy. Ten, co wspiera. Na co liczy? Na co? Na co ty liczysz? Na co? 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 Na co liczysz? Na co liczysz? Na co? Na co? Na co? Na co? Alior Bank oszustwem. Alior Bank. Alior Bank oszustwem. Na co liczysz? Alior Bank oszustwem. Alior Bank. Pożyczek ludziom nie dają i udają tutaj, wiesz, dobroczynnych. 13.30. Uroczystości pogrzebowe żołnierza niezłomnego Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz, odbywają się w Trzebieszowie na Lubelszczyźnie. Wśród uczestników są mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy ukrywali go przed władzami komunistycznymi. Jerzy Płudowski z miejscowości Popławy Rogale, którego ojciec udzielił schronienia Zniczowi, podkreśla, że to nie były łatwe czasy dla jego rodziny. Rodzina bała się represji, bo nawet do nas przyjechało dwóch milicjantów. On siedział w domu za szafą i mama to ze stresu nie mogła z domu wyjść. Myślała, że już po niego przyjechali. Wszyscy wiedzieli, że to on walczył o wolną Polskę, walczył z komuną i dlatego ukrywali go. Jako pamiętam, był bardzo pogodny, wesoły, lubił i dowcipy opowiadać, i bajki, różne historie. Także bardzo dużo się od niego dowiedziałem o działaniu konspiracji tutaj na naszym terenie.
Chorąży Dołęga ukrywał się przed komunistycznym aparatem represji przez 37 lat. W kościołach w całym kraju trwają obchody pierwszego Światowego Dnia Ubogich. Ustanowił go papież Franciszek po to, aby wszyscy wierzący zauważyli obok siebie osoby potrzebujące. Z bezdomnymi i ubogimi w stolicy spotkał się kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski odprawił dla nich mszę świętą w kościele Przemienienia Pańskiego obok jadłodajni prowadzonej przez braci kapucynów. Do jadłodajni przychodzą mieszkańcy Warszawy. Wielu przynosi ciasto i przy kawie rozmawia z ubogimi. Wszyscy jesteśmy równi. Dzielimy się wszystkim radością, miłością. Chodzi mi o dziecko, nie tam o... No, ale niektórzy tego nie rozumieją. Książkę, pluszaczka, słodkiego, ja jest, nie jestem jakąś tam bezdomną, ale po prostu po to, widzę, że ludzie tak strasznie lubią się dzielić, szukają okazji, są pijakami. Alkohol wyżarł im jakimsiowi, wyżarł komórki. Szare to są tylko czerwone, jak nos czerwony jest u tego Musorgskiego. Zapraszamy. Tej emeryturki to mam i nie mam. Nie mogę sobie poradzić. 500 zł płacę za mieszkanie, a 538 dostaję na rękę. Światowy Dzień Ubogich przebiega pod hasłem nie miłujmy słowem, ale czynem. Prezydent Zimbabwe i przewodniczący Afrykańskiego Narodowego Związku Zimbabwe Frontu Patriotycznego 93-letni Robert Mugabe usunięty ze swojej funkcji w partii, podają źródła w tym ugrupowaniu. Nowym liderem rządzącego ugrupowania został zdymisjonowany przez Mugabego wiceprezydent Emerson Mnangagwa. W Paryżu kończy się Festiwal Filmu Polskiego. Wieczorem zostaną rozdane nagrody, a później widzowie obejrzą najnowszy film Juliusza Machulskiego. Jury ma wybrać laureata spośród zgłoszonych do konkursu 6 filmów nakręconych i nagrodzonych w ciągu ostatnich 2 lat. Przyznana będzie też nagroda widzów, którzy w ostatnim dniu trwającego od wtorku festiwalu obejrzą filmy Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego, w tym jego najnowszy obraz Wolte. W projekcji weźmie udział reżyser. 10. odsłona festiwalu w kinie przy Polach Elizejskich poświęcona jest komedii. Podczas inauguracji pokazano kultowy film tego gatunku Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. Imprezę organizuje Instytut Polski w Paryżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kobiety sukcesu. No i wracamy, proszę Państwa, w audycji Kobiety Sukcesu i Kobiety Biznesu. Aleksandra Jaroszkiewicz, teraz dyrektor działu cyfrowego w Connectis, tak to się pięknie nazywa, ale przypomnę jeszcze wcześniej, japonistyka na Warszawskim Uniwersytecie, pasjonatka kultury, życia ogólnie Dalekiego Wschodu, nowe technologie, świat startupów, to jej życie, przedsiębiorcza kobieta, wymyśliła, założyła, prowadziła Fun in Design, pracowała dla L'Oreala, Matrasa, Gino Rossi, to też taka bardzo znana marka, no i wspiera wszystkie kobiety, które pragną zmienić swoje życie i zapragną na przykład spełniać się, realizować swoje plany w branży IT. Powiedziałyśmy o tej japonistyce i o tej Japonii, która gdzieś tam zawsze pod sercem i wróćmy do realu. Ta Japonia w internecie, to wszystko, czego o Japonii się dowiedziałaś na studiach, to czego poszukiwałaś w internecie i teraz jak to dalej się przetransponowało na życie, powiedziałam, w realu, tu w Polsce i twoje dalsze plany? Prawda jest taka, że sam pomysł na firmę znalazłam wędrując po firmach japońskich i tej japońskiej społeczności, więc jakby od tego się zaczęło. Ja zawsze wiedziałam, że Japonia jest bardzo takim krajem otwartym na innowacje i wiele marek testuje tam swoje produkty i nastolatki japońskie są taką ciekawą grupą, która bierze udział właśnie w grupach fokusowych i testuje nowe produkty, szczególnie te szalone. Więc dla mnie cały czas Azja jest takim miejscem, które znacznie szybciej się rozwija, więc warto oglądać to, co się tam dzieje. My w Europie jakoś nie mamy takiego nawyku, nawet powiedziałabym, żeby tam zaglądać, prawda? Jesteśmy jakoś bardzo eurocentryczni. Właśnie, tak bardzo tutaj zapatrzeni na ten środek, ewentualnie za ocean, ewentualnie tutaj bliżej gdzieś zachód, ewentualnie południe.
Europy, a ta Azja zawsze jawiła się jakoś tak bardzo, bardzo odległa. Ja nie wiem, dlaczego Azja cały czas nam się kojarzy z niską jakością. Ja się śmieję, bo... Z podróbkami, tak. Tak. Bardziej tak patrząc na globus, tak bardziej w lewo od Japonii, prawda? Dokładnie, ale Japonia też tak zaczynała. Bo Japonia w latach 70. też była postrzegana jako taki kraj podróbek i firmy jak Panasonic były traktowane jak jeszcze parę lat temu Huawei czy Samsung. Tak. I te marki się bardzo zmieniają, one bardzo mocno pracują, są super innowacyjne, więc ja też nie rozumiem, dlaczego takie przekonanie, to może to są takie stereotypy, ale osobiście uważam, że to są kraje ultra inspirujące i wystarczy wysiąść z samolotu, wejść do pierwszego lepszego sklepu. To jak wygląda design opakowań, to jakie ludzie mają podejście do pracy, to jest oczywiście inna filozofia życiowa. Niemniej jednak ona daje znacznie lepsze efekty, bo Azja gra drużynowo, Europa gra, jakbyśmy mieli same gwiazdy, tak. Tak, z zespołem. A to zupełnie jest inna mobilność, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o pracę przede wszystkim, to o czym powiedziałaś. Tak. Inny model. Tak, i warto, myślę, że czasem sobie o tym pomyśleć, jak my na co dzień pracujemy i to też takie moje doświadczenie z bycia przedsiębiorcą, gdzie uświadomiłam sobie, że świetnie jest ponarzekać sobie na korporację, ale jak się zostaje człowiek sam na swoim, to nagle ja muszę być księgową, ja muszę być marketerem, ja muszę być sprzedawcą, ja muszę być producentem, ja muszę spełniać wszystkie role i jeszcze posprzątać na koniec sklep czy biuro. To ja wtedy zapytam, a co z pani ambicjami, pani Aleksandro, prawda? Kiedy jest się wszystkim od wszystkiego i do wszystkiego. A kiedy pracujemy w korporacji, jednak coś za nas, ktoś gdzieś jakoś, prawda? Z jednej strony łatwiej się pracuje w korporacji i ja właśnie zachęcam do docenienia tego, ile nam te firmy dają i docenienia swoich współpracowników i pracy zespołowej. Z drugiej strony satysfakcja na swoim i spełnianie tych wszystkich ról jest ogromna, dlatego że po pierwsze się bardzo mocno uczymy, a po drugie, co człowiek nie wskaże, to jest moja praca, prawda? O, jak pięknie posprzątane, to ja. Jak pięknie zrobione opakowanie, to ja. I wtedy flow. Dokładnie, i wtedy jest nakręcenie się, ale nie zmienia to faktu, że jest to ogromnie ciężkie i potem powrót na łono dużej firmy, która daje te wszystkie elementy. Slow motion, ale tak. Dając jednak dużo zabiera. Owszem, też dużo zabiera, bo jednak ta swoboda nam znika, no ale myślę sobie, że warto to docenić, bo jest po prostu łatwiej. No niemniej jednak zachęcam, bo przedsiębiorczość i zakładanie własnej firmy to jest tak szybka szkoła życia i tak ogromna satysfakcja, że tego nie zastąpi chyba nic. Ale ja myślę, że trzeba mieć predyspozycję, tak jak do wszystkiego, prawda, w życiu, do różnych zawodów, do realizowania różnych projektów. Trzeba to poczuć też. Są osoby, które mogą pracować tylko w korporacji. Proszę Państwa, święto jest biednych, a nie jakaś tam japonistyka, tylko do rzeczy, aby ludzie sobie pomagali, byli dobrzy, a nie myśleli o Ameryce czy Japonii, które to kraje są bardzo daleko stąd. Nie szuka dziury w całym, albo mówi się, że szuka wiatru w polu. Wiatru w to polu. Wszystko, co się wiąże z branżą. Gdzie będziesz pracowała, Jolu? Gdzie będziesz działała? No gdzie? W Japonii? Polecisz do Japonii? Tylko tych, które myślą, żeby zmienić pracę, czy również dla tych, które już są, pracują w branży IT, ale jakieś nowe wyzwania chciałyby podjąć? Zdecydowanie. Bo całe życie powinniśmy podejmować nowe wyzwania, realizować nowe projekty. Nawet w tej samej branży. Można jeździć czterema różnymi drogami do tej samej pracy przez ileś lat i ciągle odkrywać coś nowego. Dokładnie. Nie mówię, że do Warszawy przez Gdańsk. Statystycznie 5 razy w ciągu swojego życia zmieniamy totalnie karierę. Niemniej jednak to, że jest w Polsce dobrze rozwinięty ekosystem startupów, no nie bez kozery Google Campus mamy w Warszawie. Właśnie. Trzeba, myślę, z tego skorzystać i to z jednej strony dla kobiet to jest ogromna szansa wykazania się, bo startup daje większe pole do popisu, czyli mamy z jednej strony więcej obowiązków, ale też większą swobodę działania, więc to jest doskonałe miejsce, żeby ten szklany sufit właśnie pokonać, bo w korporacji może nie być takiej szansy. Nie ma takiego odbicia, prawda? Tak, ale też mamy jakiś tam swój mały wycinek, więc tym bardziej ciężko się jest wybić. Kobiety potrafią pracować naprawdę bardzo fajnie, wielowątkowo, w sensie my w naturalny sposób panujemy nad wieloma sprawami naraz, no tak nas natura fajnie wyposażyła, więc to jest doskonałe zaplecze do tego, żeby właśnie pracować w startupie i wykazać się nie tylko na polu technologicznym, ale również na innych dodatkowych polach. Ja znam mnóstwo kobiet, które z jednej strony są specjalistami, ekspertami w swojej branży, ale w swoich firmach zajmują się też innymi tematami, czyli ich konikiem jest na przykład employer branding, więc one
one na co dzień programują, ale przez ileś godzin dziennie pracują też nad marketingiem firmy. Mhm. Można? Można. Można, można. To w takim razie adres przez ciebie wskazany to www.przedsiębiorczekobiety.pl. Na początek zachęcam do obejrzenia Giggles Carrots, do obejrzenia sieci przedsiębiorczych kobiet i parę takich woman in tech, tych organizacji jest sporo i warto od nich zacząć. Potem zachęcam do szukania firm, które wspierają kobiety. My jako Connectis też jesteśmy taką firmą i takich firm jest mnóstwo na szczęście i coraz więcej. Więc organizacje, firmy, które wspierają i startupy na pewno, bo można się wykazać. A co przeszkadza? Jakieś stereotypy? To może tutaj popracujmy. To jest coś, to jest o tyle dla mnie trudny temat, bo niestety uważam, że to wynika bardzo mocno z takich kulturowych ograniczeń, bo ja bym bardzo chciała, żebyśmy już mówili, że dziewczynki i chłopców wychowuje się tak samo, no ale prawda jest taka, że tak jeszcze nie jest. Że nie. Dokładnie, wystarczy, nawet z mojego podwórka przez chwilę pracowałam tutaj z fantastycznym zespołem w matrasie i wystarczy wejść do księgarni i obejrzeć sobie książeczki dla dzieci. I teraz dla dziewczynek mamy księżniczki i księciów na białym koniu, a dla chłopców mamy Boba Budowniczego i samochody i inne takie techniczne bardziej tematy. Pomysłowy dobro. Tak. I teraz ja w XXI wieku. Dokładnie, wersja XXI wiek. I super, że coraz więcej jest warsztatów dla dzieciaków. Składamy wspólnie Lego Technics, nie wiem, budujemy roboty. No niemniej jednak szkoła, książki, otoczenie rodzinne nakłada na kobiety takie dosyć tradycyjne obowiązki, a panowie są z jednej strony z tego zwolnieni, z drugiej strony też mają swój ciężar do uniesienia, bo mówi się, że to oni mają tą rodzinę utrzymać, więc te tradycyjne role według mnie na najważniejszym etapie naszego życia już nas zamykają na potem na pewne ścieżki w karierze. I dziwić się, że idziemy na politechnikę i tam na, nie wiem, na 50 chłopaków są na przykład 3 dziewczyny. Ale już teraz trochę lepiej. Teraz trochę lepiej. Dziewczęta na Politechniki, ten projekt, były tutaj autorki tego programu, projektów różnych, z tym związanych tego też właśnie, mówią, że to się bardzo, bardzo zmienia. Ale i ta dziewczyna w kasku na budowie, to inżynier, to też nie jest już taka nowość. To prawda, ale ile w tym jest pracy tych wszystkich organizacji, pokazywania w mediach. Tak, że to jest naturalne, że my musimy naprawdę włożyć mnóstwo energii w to, żeby pokazać, że to jest naturalne, że tak... I że tam kobieta jest też kobietą, dziewczyna jest dziewczyną. A nie jest oczywiście skrzyżowaniem jakimś kogoś z kimś, tak. Prawda? Ja osobiście bardzo mocno podziwiam kobiety, szczególnie w polityce, bo tutaj możemy sobie popatrzeć na taką Angelę Merkel. I ciężka praca. Ciężka praca. Ona bardzo mocno musiała się postarać. Nawet to są emocjonalnie takie, emocjonalnie to jest dokładnie, też. Ale też nawet taka prosta rzecz jak wygląd. Prawda? Czy ona może ubierać się i zachować kobietę? Popatrzmy na to designersko, Olu. Tak, nie może. Musi być ta marynarka i dwurzędówka. Dokładnie. I teraz ja się cieszę, bo to są też takie małe kroki, więc ja się cieszę, że te kobiety są i pokazują, że one są tak kompetentne i tak doskonale sobie radzą w tej roli, że naprawdę rozważanie, czy kobieta, czy mężczyzna byłby na tym stanowisku lepszy, w ogóle nie ma sensu i traci w ogóle ta dyskusja kompletnie sens. Martwi mnie to, że te kroki są takie dziwne i wymagają od kobiet zajmowania się takimi prozaicznymi tematami jak moda, tak? No ale cel uświęca środki, więc trudno się mówi. No niemniej jednak właśnie takie osoby zmieniają ten świat i pokazują, że można i że to jest naturalne i po prostu zapomnijmy o tych tradycyjnych rolach, bo świat poszedł bardzo do przodu. Dreskody, prawda? Dokładnie. I teraz to wszystko traci znaczenie i brakuje ludzi inteligentnych, którzy sobie radzą z technologią, więc zapomnijmy o patrzeniu per płeć, tylko patrzmy na człowieka, dokładnie. Człowiek, jeszcze raz człowiek. W takim razie powiedz proszę, co jest najtrudniej? Wrócę jeszcze do tego podstawowego mojego pytania. Jaki jest taki z tych stereotypów, bo ich jest mnóstwo, jaki jest ten najgorszy, który jest tak trudno zwalczyć? Że kobieta? Nie człowiek? Tak, że kobieta... Czy że wygląd? Czy że... Bo na pewno nie umiejętności, bo już jakby z wykształceniem, umiejętnościami chyba z tym sobie już poradziliśmy. Wydaje mi się, że... Ja mówię o kulturowych. Tak, kulturowych, że dużym elementem tego jest właśnie to nastawienie kobiet i to można polemizować, czy Sheryl Sandberg z tą książką Lenin miała rację, czy nie miała racji. Ja uważam, że jest w tym element bardzo duży prawdy, czyli kobiety często same się wycofują i nie prą dalej na sukces i gdzieś tam odpuszczają, bo z jednej strony już bardzo szybko myślą
Ojej, za chwilę, nie wiem, będę chciała mieć dziecko i to ma być jakimś obciążeniem, co nie jest zupełnie prawdą, bo to jest naturalne. Okej, urodź dziecko, wychowaj je i wróć do nas, tak? I przecież nie tracisz na żadnej jakby na wartości. W tym czasie możesz się też rozwijać i robić różne rzeczy. Z drugiej strony kobiety często mają chyba takie wrażenie, że jeżeli będą pokazywały tą swoją siłę, to będą traktowane przez jakiś taki pryzmat, bo to jest tak, silny mężczyzna jest okej, silna kobieta nie okej. Ona ma zły dzień. Już nie wchodząc w jakieś biologiczne tematy, to jest nie okej, ale wydaje mi się, że jeżeli kobiety nie włożą też energii same w pokazywanie, że to jest czym różni, jakby sprowadzają tego do tego, czym różni się to zachowanie, czy tam są jakieś różnice, czy nie. Że programistka może być kobietą. Dokładnie, więc jakby liczą się kompetencje, to będzie ciężko, więc z jednej strony społeczeństwo musi włożyć tą pracę, z drugiej strony te kobiety muszą też włożyć pracę, musimy cały czas mówić o tym, że muszą kompetencje mieć inne i motywacje. Poczucie własnej wartości. Tak, więc ta wartość cały czas nam tutaj wychodzi. Nie egocentryzm jako narcyzm, ale poczucie własnej wartości i ten branding, o którym mówiłyśmy. Tak. Prawda? Ale też społeczeństwo musi zaakceptować to, że ktoś się chwali osiągnięciami. To nie jest samochwała, prawda? To też jest takie znaczenie słów, które jakby też potrzebuje nowego znaczenia, powiedziałabym, bo XXI wiek powoduje, że te słowa, którymi się posługujemy, które miały jakieś znaczenie wtedy, tam, kiedyś, one teraz też są, mają znaczenie, ale to znaczenie powinno być bardziej zmodyfikowane i ono inaczej oceniane, inaczej wyrażane, choć tym samym słowem. Oczywiście. Rozumiane, interpretacja pozostawia wiele do życzenia, bo w tym kryją się te nasze nastawienia, emocje, te wszystkie stereotypy, o których tutaj mówiłyśmy. My często sobie nie zdajemy sprawy, jak ogromny wpływ mamy na życie innych ludzi i czasami jedna drobna uwaga sprawia, że ktoś, nie to, że będzie miał zepsuty dzień, tylko na przykład nie rozwinie się w danym kierunku, bo ktoś mu powiedział, że matematykiem to ty nigdy nie będziesz. Dokładnie. Prawda? I nie, albo nigdy matematyka nie jest twoją domeną. Dokładnie. A to się okazuje, że humaniści z wykształcenia bywali, są matematykami. Oczywiście, ilu programistów nie ma wykształcenia informatycznego. Nie musi mieć smykałki do fizyki, chemii, matematyki. Tak jest. Dlaczego tak? Prawda? Więc jakby to ciepłe słowo, zachęcenie i szukanie w tym drugim człowieku wartości i cieszenie. Umiejętności, które tam są potrzebne w branży IT. Jest bardzo ważne. To, o czym mówiłaś, że z tak wielu różnych środowisk, myślę, jeśli chodzi o naukę, ludzie się rekrutują w branży IT. I to jest świetne, bo ich wizje rzucają na kolana dotychczasowo wszystko to, co świat wymyślił. Oni są wizjonerami, to oni nam programują, układają przyszłość. Dokładnie. Oni wymyślają ten świat. Mnóstwo jest zawodów, które giną powoli i mnóstwo jest zawodów, które obecnie mają nowe problemy. Oczywiście. Natomiast fajnie jest, jak te osoby, które już widzą, że chyba ten ich zawód powoli przestaje mieć takie znaczenie, żeby już zaczęły myśleć przyszłościowo, to zaraz będzie potrzebne, to może ja pójdę w tym kierunku. Nauczyciele przecież są tak fantastycznym ale teraz ja źródłem. Ale ja powiem bardziej przyziemnie, Olu. Szewc. Tak. Prawda? Zajrzyjmy. Teraz nikt nie naprawia butów, wszyscy wyrzucają buty. Tak, prawda? Niestety, to masowa A przecież stworzenie fantastycznego buta, to jest dopiero praca, to jest dopiero wizja, to jest design, to jest rzemiosło. Ale też umiejętność skupienia się, te pracy nad tym jednym produktem, to jest bardzo ważne, bo to, co teraz utrudnia pracę w technologiach, jest to, że jesteśmy cały czas rozpraszani, więc każdy, kto... Mnóstwo jest bodźców. Tak. Więc każdy, kto pracował, ten szef jest tutaj ciekawym przykładem, bo on bardzo mocno się skupia na tym jednym zadaniu, które ma do wykonania i w dużej mierze na tym polega też praca programisty, więc każdy, kto pracuje tak skupiając się mocno na tym jednym zadaniu, już można i nie daje się rozproszyć, już można sobie pomyśleć, okej, może to jest niezły pomysł, żeby pomyśleć o programowaniu. No więc właśnie i dlatego do czego zmierzam, że w tej manufakturze, powiedzmy, że tak to nazwę, szewskiej, to programowanie też jest szalenie ważne, bo nagle może się okazać, że jeżeli napiszesz odpowiedni program, obejrzysz te buty, możesz je sama wymyślić i możesz je obejrzeć, jak to będzie wyglądało. Możesz w trójwymiarze po prostu zobaczyć produkt finalny. Fantastyczne było w procesie tworzenia Fun in Design to, że my bardzo mocno pracowaliśmy właśnie z szewcami i z właścicielami firm produkujących obuwie nad tym, jak ma wyglądać aplikacja. I oni brali czynny udział w tworzeniu z nami tego oprogramowania. Oczywiście od strony koncepcyjnej,
ale to też nam pokazało, że naprawdę o tworzeniu produktów elektronicznych może myśleć każdy. To jest tylko umiejętność myślenia. Przetransportowania, potem to przetransportowania tak. Na kod odpowiedni. Tak, prawda? Ale też... Zakodowania, ale ta wizja też jest potrzebna. Oczywiście, oraz trzeba mieć świadomość, jak wygląda cały proces, więc też pracując w Chinie Rosji miałam tutaj fantastyczną okazję zobaczyć, jak wygląda fabryka w Słupsku, jak wygląda linia produkcyjna, jak ludzie pracują. To jest oczywiście ogrom... Piękne włoskie buty, proszę Państwa, to ze Słupska. Tak, dokładnie, bo Chinia Rosji jest polską firmą, tak. Ale została założona przez Włochów i skóry czerpią z Włoch, więc jakby w tej polskiej firmie jest bardzo dużo tej włoskości. No niemniej jednak linia produkcyjna, ten proces cały też bardzo mocno się elektronizuje i tam powoli wchodzą już takie procesy bardzo mocno technologiczne, więc z jednej strony mamy ludzi, którzy mają bardzo konkretne umiejętności, ale z drugiej strony tam bardzo mocno wchodzi technologia, więc to ta znajomość procesu, znajomość wytwarzania tego produktu jest ogromnie ważna i tylko we współpracy tych dwóch środowisk jesteśmy w stanie stworzyć produkt, który potem tak funkcjonuje, jakby sobie tego właściciel, kreator tej wizji życzył. No to wróćmy znowu od kreacji na ziemię do realu, jeszcze raz kolejny. Czego się boją kobiety? Ja myślę, że każda boi się czego innego. Tak, ale też, znaczy to jest środowisko... Bo te okowy z czegoś wynikają. To środowisko jest bardzo, bardzo zróżnicowane, zauważyłam. Faceta w grubych okularach i w za dużym swetrze, który siedzi przy swoim komputerze i programuje, że on na pewno jest lepszy, chociaż nie zamieniła z nim nawet dwóch zdań i nie wie, jaki to jest partner, ale wchodzi na sali, jest 30. Ja myślę, że... A ona jedna, kobieta, programistka? Chyba, znaczy tak, bo to musi być, to jest na pewno emocjonalnie bardzo ciężkie. Myślę, że one boją się często braku zrozumienia i często nie mają partnera do rozmowy, bo jednak jakieś tam różnice w płci mają. I nie mówię tutaj o partnerze do rozmowy merytorycznej, tylko od takiej zwykłej rozmowy ludzkiej. Codzienne życie się kłania? Dokładnie. I że może to gdzieś dla nich jest problemem. Natomiast, tak jak mówiłam, o tyle fajnie i dlatego zachęcam kobiety, żeby w to środowisko wchodziły po prostu jak burza, bo organizacje i całe społeczeństwo jakby pracuje na tą zmianę tego wizerunku i to środowisko się staje coraz bardziej otwarte, przyjazne, więc kobietom myślę, że coraz fajniej się pracuje w software house'ach. One jeszcze są troszeczkę takimi rodzynkami, ale to myślę, że można wykorzystać na swój plus i chyba tylko potrzeba takiego kopniaka i poweru, żeby to otoczenie przyzwyczajać trochę do siebie. No niemniej jednak na pewno ta sfera emocjonalna gdzieś tam może być wyzwaniem. Mhm. No to teraz tak, programistka, postawmy znak równości, programista i pytanie, czy rynek ma takie samo zapotrzebowanie, rynek pracy na programistów i programistki? Tak, znaczy ja myślę, że popularyzowanie tego zawodu wśród kobiet jest o tyle ważne, że w tej chwili brakuje na rynku około 50 tysięcy programistów wedle jednego z raportów. Polska jest jednym z krajów, które tak nazwijmy może brzydko, produkuje najwięcej programistów i oni mają, oni są bardzo, bardzo kompetentni. Niemniej jednak, jak sobie popatrzymy na wysycenie tym zawodem wśród mężczyzn, a wśród kobiet, no to widać, że potencjał wzrostu jest największy w środowisku kobiecym, więc powiedziałabym szczerze, że bardziej brakuje nam tutaj tego, żeby kobiety ruszyły do nauki programowania, bo wśród nich jest po prostu bardzo dużo potencjału jeszcze. Tam jest mnóstwo w tym środowisku kobiet, które mogą więcej, tak? Mnóstwo kobiet, które jeszcze nigdy o sobie nie myślało w tym kontekście, czyli na przykład też kończą jakieś techniczne kierunki, czy zajmują się jakimiś technicznymi zawodami. Może nie zdają sobie sprawy, że mogłyby programować. Myślę, że warto, żeby pomyślały. Także kobiety są nam teraz bardzo, bardzo potrzebne. To w takim razie proszę o historię kobiety, bo nie wiem, czy zdążymy, kilku kobiet, która postanowiła, że dzisiaj jest święto tych biednych, takich różnych, proszę Państwa, ale historii jest też zapewne wiele. Szurniętych też, stukniętych też, puchniętych. To bardzo podziwiamy z naszego pierwszego kursu, która pracowała w szpitalu. Postanowiła właśnie się przebranżowić, stwierdziła, że jakby rozwojowość, odpowiedzialność, pieniądze i jakby to jest wiele czynników, które gdzieś postawiła sobie na szali i stwierdziła, że chce się nauczyć programowania i miała tak ogromną motywację, że w momencie, kiedy miała chore plecy, korzonki, jak ktoś ma chore korzonki, to wie, że to jest naprawdę coś, co uniemożliwia po prostu poruszanie się. Mąż ją przywiózł
i ona na materacu leżała na zajęciach, z laptopem po prostu na brzuchu i dalej z ludźmi pracowała, więc jakby motywacja do zmiany jest tak ogromna, że mimo bólu i cierpienia, wiele osób stwierdziłoby, a nie, dzisiaj zostanę w domu, tak, mam, jestem usprawiedliwiony, nic nie robię, to tutaj chęć zmiany życia do tego stopnia jakby sprawiła, że wiek jest, ma znaczenie w IT? Nie, wydaje mi się, że nawet... ciągle mówimy młode kobiety. Tak. A kobiety w średnim wieku? Jak najbardziej. Wydaje mi się nawet, ja osobiście bardziej doceniam ludzi z doświadczeniem, bo wszystko, co robimy po drodze, nas ubogaca. Ma znaczenie. Tak, i jakby osoby, które mają 20, 30, a nawet więcej lat doświadczenia zawodowego, no po prostu są nieporównywalnie bardziej cenne na rynku pracy niż osoby, które startują, bo oni po prostu mają wyobrażenie o tak wielu procesach, takie umiejętności, których nie da się mieć po prostu na starcie. Może czasami są już pozamykani gdzieś tam w swoich pudełkach, ale wydaje mi się, że oni często zachowują tą chęć nauki, I otwartość. Oraz oni wiedzą, jak się uczyć, bo oni już w swoim życiu uczyli się tak wielu różnych rzeczy, że mają system na to. Dokładnie, że mają system na to. To ja życzę, żeby powiedzenie takie na temat zmiany swojej drogi zawodowej, która proponuje nam od kultury na przykład do branży IT, żeby takie powiedzenie poszło do lamusa. Ja sobie tutaj zapisałam, proszę Państwa, to nie jest tak, że ono tkwi w mojej głowie, ale postaram się, żeby jednak utkwiło. Programowanie jest czymś bardzo racjonalnym, gdy tymczasem ja jestem taka emocjonalna, w związku z tym nie mogę podjąć wyzwań. Co pani na to? Fantastyczne. Czyli to będziemy z tym walczyć, tak. Mówimy o walce. W takim razie życzę pani, żeby jak najmniej było tych stereotypów, żeby były ciągle nowe wyzwania, żeby IT było nie tylko future, ale też w realnie tutaj u nas i żeby tak z tej Azji to tak troszkę więcej czerpać niż tylko klikając myszką i wieczora wało jeździć, być, czuć. Właśnie, to jest taka historia, która powinna nam towarzyszyć jako przykład, że od teorii do praktyki, bo jednak to jest bardzo istotne. I pięknie pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, a do państwa apeluję, jeśli ktoś, któraś z pani chciałaby podzielić się własną historią. To jest przykład pani Aleksandry Jaroszkiewicz, teraz jest dyrektorem działu cyfrowego firmy Connectis i w ten sposób trafiła do audycji. Dziękuję pani pięknie za to spotkanie. Państwa zapraszam za tydzień, jak zwykle, 13:15, Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Dziękuję jeszcze raz. Reklama. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Prezenty dla córki. Tak, wysyłamy zabawki dla naszego wnuka. Jak zawsze Pocztą Polską. To takie wygodne. Nadaj na poczcie paczkę plus, a potem w internecie widzę, gdzie jest i dostaję SMS, że już dotarła. I najważniejsze, za nadanie paczki plus mogę zapłacić kartą Mastercard albo Maestro zbliżeniowo. Paczka Plus to świetne rozwiązanie. To nowa usługa Poczty Polskiej. I to takie proste? Tak, taka właśnie jest Paczka Plus. Szybka i pełna korzyści. Paczka Plus. Wiele możliwości. Sprawdź wszystkie na www.pocztamyślnikpolska.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marian, co to jest? No, to okazja, tylko nie okazji przecież. A Marian, takie wielkie? No, mega co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp Smart TV Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na TX2 w czarnej tubie. Składniki TX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na TX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez.
na mikolaj.org.pl i dowiedz się więcej. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Ogłoszenie społeczne. To Polskie Radio 24, zbliża się 14. Czas na informacje dnia. Osoby niezamożne wymagają pomocy, podkreślają to duchowni w Światowym Dniu Ubogich. To jest taka okazja, żeby uczyć się wrażliwości. Szef NATO ponownie przeprasza prezydenta Turcji. Chodzi nie tylko o umieszczenie Recep Erdoğana na liście wrogów, ale także określenie Turcji jako nieprzyjaciela współpracującego bezpośrednio z wrogiem. Nasi skoczkowie narciarscy w dobrej formie za godzinę w Wiśle, konkurs indywidualny. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ciepłe posiłki dla potrzebujących, koncerty, modlitwy, także spotkania i rozmowy przy kawie. Tak w Kościele katolickim w całym kraju obchodzony jest pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Ustanowił go papież Franciszek na zakończenie jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Po to, abyśmy zauważyli obok siebie osoby potrzebujące, głodne, starsze, chore i bezdomne. Do podjęcia wezwania papieża zachęca biskup Rafał Markowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Nadszedł ten czas, kiedy Kościół w swojej pracy duszpasterskiej w sposób bardzo ewidentny powinien skupić się również na pomocy niesionej ludziom ubogich, tym bardziej, że jest to jeden z największych problemów, który rysuje się w poszczególnych krajach. W Warszawie w wielu parafiach odbywają się zbiórki pieniędzy na pomoc potrzebującym. Przygotowano wspólne posiłki, są koncerty, odprawiane są też msze święte. Od rana zapraszają bracia kapucyni z klasztoru przy Miodowej 13. Przez cały dzień można tam zobaczyć, jak wygląda tutejsza kuchnia dla ubogich. Będą także występy muzyków. Zakonnicy proszą, aby przynosić ze sobą ciasto i porozmawiać z potrzebującymi. W tamtejszym kościele dobiega końca msza święta, którą odprawia metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Zachęta do pomocy innym jest aktualna cały rok, a Światowy Dzień Ubogich ma nam tylko o tym przypomnieć, mówi Anna Wojtas z Biura Prasowego Archidiecezji Warszawskiej.